Muszę najpierw się zrelaksować, bo jestem zwrażliwowana. Co musisz zrobić? Jestem zwrażliwowana, bo jestem. Muszę być w doskonalej formie, dlatego że jestem wrażliwa. Chyba mieliśmy nosa, że coś tutaj będzie wychodzić. I jest pierwszy sygnał i pierwsza monetka. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie. A dzisiaj dotarliśmy do miejscowości Bałoszyce. To w obrębie tego pałacu są lasy, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję. Dotarliśmy już na miejsce naszych poszukiwań. Wybraliśmy taki odcinek w środku lasu, gdzie są wyniesienia, gdzie są góreczki. Chcemy sprawdzić, czy coś tutaj znajdziemy. Lokalna wieść niosła, że w tym miejscu prawdopodobnie była pruska strzelnica. No i oczywiście nasi znajomi, detektoryści wyciągali stąd też oprócz kulek muszkietowych też inne ciekawe rzeczy. Chyba mieliśmy nosa, że coś tutaj będzie wychodzić. I jest pierwszy sygnał i pierwsza monetka. I to nie byle jaka monetka. Przejmę ją od Ciebie, zaraz zobaczymy dokładnie co to jest. Użyj swego pędzla. Przypędzluję. Się kurzy z tej Twojej monetki. Ta jedna strona będzie czytelniejsza. Zobaczymy co to jest. Co myślisz, mój znawco? Jest to no jakiś solidek starszy, albo jakiś grosz, albo trojak. Coś tu widać, ale do końca nie wiem. Połóż tak na łapkę, zobaczymy, może a, będzie widać. Tu jest widać postać. Tu jest postać, widzisz? Musisz na dłoń położyć, bo paluchy ci ten ostrzy. O, no, faktycznie. A druga strona? Druga strona je nieczytelna. Druga strona medalu nieczytelna. Oczyścimy i zobaczymy, co to jest. Te miejsce, gdzie jesteśmy, też spoglądałem na tak zwanej aplikacji Vetus Maps. Tam mam jako podkład mapę z około 1900 roku, czyli bardzo stara i ta droga wewnętrzna już tutaj była. Stąd też takie rzeczy też można znaleźć. O czym świadczy właśnie ta moneta, którą Ewelinka znalazła. Teraz będę chodziła na szybszych obrotach. Ptasi budzik, posłuchajcie dźwięków natury, a ja w międzyczasie pójdę sobie pokopać. Kulka od muszkietu. Mam tu kolejny sygnał, więc pewnie będzie druga. O, jaki rabak. Mamy namierzoną tą strzelnicę. Zobaczcie, tam gdzie Ewelinka kopie te kulki, jest takie wyniesienie, czyli to było wyniesienie do taki kulochwyt. A ja oddalę się tutaj jakieś 50-100 metrów w tą stronę i będę szukał miejsca, z którego oddawano strzały do tarcz bądź jakichś innych celów. Gdzie szuka? Moja detektorystka. Kulka! Obszedłem to miejsce i po 30 minutach udało mi się znaleźć tyle oto kulek muszkietowych. Spodziewałem się tam jakiejś monetki, guzika, być może nawet jakiejś odznaki, natomiast wykopałem tylko same kulki muszkietowe. A teraz dotarłem w takie miejsce, gdzie tych kulek w jednym miejscu jest bardzo dużo. Posłuchajcie tylko. Wszędzie tutaj sygnalizuje wykrywacz te kulki, że one tutaj są. Oczywiście wszystkich sygnałów nie będę kopał, ale któreś sobie tam kopnę. Zobaczcie, ile tego tu jest. A tymczasem u Ewelinki. Łuska. Taka łuseczka. Bidna.
swoją drogą, jak już tutaj jesteś, to pokażę wam, co znalazłam. Trochę złomu, standardowo królowa złomu to ja. Zbieram każdy. No i tu mam, co tu mam? Co tu mam? 5 groszy, nasze współczesne. To też jakiś grosik. A to od czego? Takie główienko. Jeszcze miałam tu jakąś monę, a jest. No i jeszcze jeden nasz grosik. Także złota nie ma. Nie ma. Nie ma. I szukam dalej. Mały ptaszek zdechły. Ciekawe, co mu się wydarzyło. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Ewelinka wcześniej znalazła tu obok monetę, za chwilę ją wam pokażemy, a mi pokazało, że głębiej jeszcze obok leży coś innego. Zaraz sprawdzimy, czy coś jest. Kop, kop. O, już się dobijają do mnie. Głęboko? Głęboko, głęboko, wiesz? Gdzieś mi zniknął ten sygnał, ale on jest głębiej jeszcze. Poczekam, poczekam. A w międzyczasie pokażę. O Jezu, ściągnę rękawiczkę. Co ja znalazłam? Gdzie ta moneta? O, takie coś. Tu z jednej strony, a tu z drugiej. Teraz bardziej czytelna jest. Niestety to nie moneta, a kuleczka kolejna. Kuleczka. Tego to już tutaj sporo znaleźliśmy. A sygnał był pewny, jak na monetkę. Może strzelali tu, do kogoś się posypały drobniaki. Jeszcze czuć antykiem. Tak, tylko moja moneta chyba nie jest antyczna. Ewelinki moneta to prawdopodobnie 49 rok. No spójrz, ale miniona epoka. Teraz jest bardziej czytelna. Coś starego. Weź zobacz. Bardziej czytelne? Jak przeschło? 49 rok. I co dalej robimy? Prowadzimy dalej poszukiwania. Póki się nie ściemniło jeszcze całkiem. Malutka przerwa, nie regulujcie odbiorników. Opowiem wam kawał. Przychodzi mąż do żony i mówi: kochanie, może szybki numerek? Żona mówi: a idź ty. Mówi: nie mogę, za chwilę wychodzę do ginekologa, mam wizytę. Ale do dentysty nie idziesz? Ty dowcipnisiu. Trochę, czasami. Cztery kolejne sygnały to jakiś nieznany mi przedmiot, kulka muszkietowa i dwa guziory. Czyste, nieopisane. Kolejne moje znalezisko, taki oto guziczek, ale czysty. Tak się prezentuje z jednej strony, a tak z drugiej. A tak się prezentuje Ewelinka na tle korzenia. Boję się takich korzeni. Zawsze mi się wydaje, że tam dzik jakiś wyskoczy. O Jezu, mój guzik. Jama duża, ale czy tu dzik by się zmieścił? Trudno mi powiedzieć. Zobaczcie. Albo wilk. A ja lubię sprawdzać takie jamy, bo czasami pozytywnie zaskakują. Pniak się przewróci i odkryje ten skarb, co jest pod pniakiem. A ja na koniec jeszcze pochwalę się, co znalazłem. Obrączkę i z ziemi wytachałem taki oto metalowy przedmiot. Ciężko mi powiedzieć od czego. I element od
czy część od piły łańcuchowej. I tym oto akcentem kończymy dzisiejsze poszukiwania. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Było miło, ale szybko się skończyło. Wracamy do domku. Oczywiście jeszcze w drodze powrotnej trzeba zahaczyć jakiś spożywczak, bo dzisiaj o 20:45 jest mecz piłki nożnej. Nasza reprezentacja zmierzy się z drużyną Czech, czyli musi być browar i chipsy. A może hamburgery zrobimy, a nie chipsy? Zrobimy hamburgery. No. On nie sobie ogląda, a ja pomaluję sobie włosy, bo jutro wybieramy się na imprezę urodzinową. Ewelinki siostra kończy 30 lat. Będzie co świętować. Będzie. Witajcie kochani. Teraz jest kolacyjkę, czyli podwieczorek, a zaraz będzie kolacja druga. Będę robić hamburgery dla siebie, a rodzic, a mama dla taty i dla siebie. Hania w oczekiwaniu na hamburgery relaksuje się i regeneruje oczy. A co ty masz na oczach? Ogórki. A co ty regenerujesz? Nie wiem. Dzisiaj mam zabiegi. Zabiegi dzisiaj masz? A dzisiaj który jest? Dzisiaj? Poniedziałek? Nie, dzisiaj jest piątek. Zawsze w piątki mam zabiegi. Albo zawsze mam umówienie na wszystkie zabiegi. Muszę najpierw się zareaksować, bo jestem zwrażliwowana. Co musisz zrobić? Jestem zwrażliwowana, bo jestem... Muszę być doskonale w formie, dlatego że jestem wrażliwa. I musisz być w formie, tak? Tak, bo jestem zdenerwowana i nie chcę być wrażliwa, tylko wyrelaksowana. To ja ci nie przeszkadzam w relaksie. Idę do kuchni. I zaraz będę miała jogę. A teraz spa dla Tosi. Przed chwilką była taty, moje i Tosi teraz. Tylko trochę spadają te ogórki. Teraz śmiesznie wygląda. Zobacz, jak odpoczywa. No, ale lepsze niż nic. No nie otwieraj tych oczów! Boże! No! Na bogato to będzie dla ciebie, tata. O mamo, już ostatnio robiliśmy. Keczupu będziesz chciał? Może sobie rozerwę taką połówkę, będę miała dwie kawałki, okej? Okay? Szałata, pindor, a kotlecik. A co ty robisz, Kania? Mam kotlet, będzie na końcu. Aj! Uparzyłam się. Dobra, a kotlecik? Proszę bardzo. Chcesz podwójnie czy pojedynczo? Nie wiem. Zobaczymy, jak się zamknie. Otóż. A jeszcze surówki ci dam. Daj Haniu troszkę tej suróweczki. A ty taki biedny? Weź. A kotlecik jeszcze? Mamo, i teraz! A ketchup jakiś czy coś? Mamo, ja robię swój, a ty robisz swój. Ja robię tacie. Zrobię. Komro, jakiego robię? Hamburgerka, ale pomidora nie dawam. Tadam, proszę kochanie, to dla ciebie. Dziękuję. Jak zjesz, to dam ci kolejnego. Jeśli będziesz oczywiście chciał. On jest tak apetyczny, że ja muszę się w niego najpierw napatrzeć, a potem go zjeść. To najpierw zdjęcia porób na pamiątkę, żeby było. Jak? Bit majonez apetycznie. Czy ty musisz jeść na stojąco? Myślisz, że więcej ci wejdzie? No. Ja taki głodny byłem, jak te poszukiwania, jak zgłodniałem. Lepiej smakuje, jak się stoi. Za wiele nie znaleźliśmy, ale kilometrów swoje wychodziliśmy, także apetyt te kilometry wzmogły. My już gotowi do wyjazdu.
i chcielibyśmy się z wami pożegnać. Gdzie pożegnać? A jeszcze chciałem widzom naszym pokazać twoje loczki, jakie sobie zrobiłaś na dzisiejszą imprezę. A tak na poważnie, to mam nadzieję, że ten mecz wczorajszy nie za bardzo was nie zdenerwował, tak jak tutaj mnie i Hanie, bo to były emocje duże. Natomiast teraz tak na wesoło i na poważnie, na poważnie chcieliśmy się z wami pożegnać. My uciekamy na urodzinową imprezkę. Pamiętajcie tylko, że już prowadzimy zapisy na zawody. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.